W tej chwili przechodzimy do pytania kolejnego, zgłoszonego przez pana posła Stanisława Wziątka z Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie zapowiadanych podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz nieuzasadnionego wykluczenia z podwyżek wielu grup zawodowych zatrudnionych w tym obszarze, czyli w ochronie zdrowia. Pytanie skierowane jest do prezesa Rady Ministrów, ale będzie odpowiadać minister zdrowia. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie i panowie posłowie, panie ministrze. Polskie pielęgniarki i położne przygotowały specjalny raport mówiący o sytuacji pielęgniarek w systemie ochrony zdrowia. W tym raporcie pokazują, jak wiele jest słabości w tym systemie, jak wiele jest różnego rodzaju nieprawidłowości dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Musiały wychodzić na ulicę po to, żeby walczyć o swoje prawa i o poprawę tego systemu. Dobrze, że udało się zawrzeć na razie wstępne porozumienie dotyczące jednego z najważniejszych postulatów, a mianowicie wzrostu wynagrodzeń. Ale ten raport wskazuje na wiele innych zagrożeń dotyczących chociażby uwzględnienia pielęgniarek w koszyku świadczeń, kwestie biurokratyczne, a także ten element odnoszący się do potrzeby zatrzymania polskich pielęgniarek w Polsce, a niekoniecznie tylko i wyłącznie tym jednym mechanizmem finansowym, a więc całym systemem pracy na rzecz pacjenta. Moje pytanie adresowane do pana ministra obejmuje dokładnie te zakresy. Jakie państwo działania, oprócz tych finansowych, które mam nadzieję, że będą dotrzymane, państwo przewidujecie do wprowadzenia i w jakim czasie? I drugi aspekt odnosi się do wszystkich tych zawodów medycznych, takich jak chociażby osoby pracujące w laboratoriach medycznych, osoby, które pracują jako diagnostycy, ci, którzy pracują w ratownictwie medycznym, ich nie uwzględniono w tych podwyżkach. Czy to musi być tak, że teraz kolejna grupa zawodowa będzie wychodziła na ulicę i będzie żądała podwyżek dla siebie? Czy to nie powinno być tak, że państwo spoglądając na problem ochrony zdrowia rozwiązujecie problem kompleksowo, zauważając także inne grupy zawodowe? Czy wreszcie uwzględnicie państwo te zawody i te osoby pracujące w systemie służby zdrowia także w podwyżkach planowanych dla pielęgniarek? Dziękuję. Proszę, na te pytania odpowiedzi udzieli wiceminister zdrowia, pan Cezary Cieślukowski. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Dziękuję bardzo za to, że mam możliwość przedstawienia działań, jakie podejmuje resort zdrowia na rzecz przede wszystkim zabezpieczenia właściwej jakości i usługi medyczne na rzecz naszych pacjentów, a realizowane przez środowisko pielęgniarek i położnych. Tak jak słusznie zauważył pan poseł, został opracowany wspólnie przez środowisko pielęgniarek i położnych i Ministerstwo Zdrowia raport o stanie pielęgniarstwa. Rekomendacje z tego raportu są dość jednoznaczne i brzmiące, można powiedzieć, sygnalizujące bardzo wiele problemów, które może jeszcze nie dzisiaj dotykają polskie społeczeństwo, szczególnie polskich pacjentów, ale mogą stać się przyczynkiem do bardzo trudnej sytuacji w najbliższej przyszłości. Dlatego Ministerstwo Zdrowia wspólnie ze środowiskiem pielęgniarek od bardzo wielu miesięcy pracuje nad rozwiązaniami, które mają tą sytuację związaną z warunkami pracy, może tak, wejścia do zawodu, podjęcia pracy, kształcenia, poprawy warunków pracy i płacy realizuje. Jakie to są działania? Oczywiście te pierwsze, o którym pan wspomniał i które odbija się największym echem, są to planowany wzrost nakładów na świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne, a przeznaczony na wynagrodzenia. Takie negocjacje prowadziliśmy ze środowiskiem pielęgniarek i położnych, reprezentowanych zarówno przez Związek, jak i Naczelną Radę, od miesiąca kwietnia. Efektem tej pracy było po pierwsze przygotowanie dokumentów, które rozstrzygają na temat tego, w jaki sposób mogłyby środki dla pielęgniarek i położnych być uruchomione, jak też podjęcie decyzji jednostronnej przez ministra zdrowia o uruchomieniu podwyżek
w kwocie odpowiadającej w wysokości 300 zł od 1 września i 300 zł od 1 stycznia 2017 roku. Te działania zostały, jak można powiedzieć, przyjęte przez środowisko pielęgniarek i położnych, ale no, nie spotkały się z, nazwijmy, z pozytywną oceną. Znaczy uznano, że jeżeli minister zdrowia uważa, że jest, ma zabezpieczone środki i chce takie środki przekazać na rzecz środowiska, to oczywiście one to przyjmą, natomiast oczekują większego wsparcia. Wyrazem tego między innymi była manifestacja w dniu 10 września 2015 roku w Warszawie. Minister zdrowia w trakcie negocjacji proponował rozłożenie postulatów, które zgłaszały pielęgniarki, czyli tego postulatu 1500 zł w czasie, no przede wszystkim ze względów finansowych i możliwości Narodowego Funduszu Zdrowia i dalej patrząc z budżetu państwa dla części pielęgniarek, w rozłożeniu w czasie i zaproponował formułę 5 razy 300 zł, czyli rozłożenie tych podwyżek w czasie na 5 lat. Pielęgniarki elastycznie podchodząc do negocjacji również zaproponowały rozłożenie tych swoich oczekiwań na 3 lata. Ostatecznie minister zdrowia przy akceptacji pani premier zaproponował, żeby to była podwyżka, czy ta regulacja objęła okres 4-letni, czyli 4 razy 400 zł. I takie porozumienie podpisaliśmy wczoraj, zarówno ze związkiem, jak i z szefami Związku Zawodowego, jak i pielęgniarek i położnych, jak i Naczelnej Rady. W tej chwili trwają prace Ministerstwa Zdrowia, które w trybie pilnym pozwolą na nowelizację rozporządzenia o ogólnych warunkach umów, które będzie rozstrzygało o trybie uruchomienia tych środków i nowelizację zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które będzie wdrażało w życie rozwiązania zapisane w rozporządzeniu o ogólnych warunkach umów. Jednocześnie oczywiście te działanie ministra zdrowia, które uruchomiło środki na podwyżki 300 plus 300, w tej chwili trwa, no i trwa procedura zbierania informacji ze szpitali o ilości pielęgniarek, które świadczą, wykonują zawód w podmiotach leczniczych. Można powiedzieć, że już od kilkuset podmiotów taka informacja napłynęła. W ślad za tym ma się oczywiście informacja dotycząca tego, jakie środki otrzymają w poszczególnych rodzajach świadczeń, w poszczególnych umowach podmioty. Ale jest to tylko jedno z działań prowadzonych równolegle do innych, które mają de facto no, sprawić, że praca pielęgniarki będzie atrakcyjna, stabilna i że zatrudnienie w tym zawodzie będzie rosło, a nie malało. Kwestią drugą, nad którą pracujemy wspólnie ze środowiskiem, jest kwestia tak zwanego wpisania pielęgniarek i położnych do koszyków świadczeń gwarantowanych. Takie projekty rozporządzeń zostały już przygotowane dla wszystkich rodzajów świadczeń. Są one w procesie legislacji wewnętrznej i zewnętrznej Ministerstwa Zdrowia, a w skrócie mówiąc polegają na tym, że wpisujemy minimalne wymogi dotyczące ilości i kwalifikacji pielęgniarek na wszystkich rodzajach świadczeń, we wszystkich rodzajach chociażby działalności szpitalnej, tak? Czyli piszemy na jakim oddziale, jaka ilość minimalna pielęgniarek jest niezbędna do zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa pracy oddziału i jakie są wymogi kwalifikacyjne, przynajmniej dla części pielęgniarek, tak żeby zapewnić właściwą jakość obsługi. Mówiąc w skrócie, rekomendacją zespołu, który pracował nad zmianami w rozporządzeniach, jest to, żeby na oddziałach zachowawczych ta minimalna norma wynosiła 0,6 pielęgniarki na łóżko, etatu pielęgniarskiego na łóżko, a na oddziałach zabiegowych 0,7 etatu pielęgniarskiego na łóżko. Trzeci, jeszcze króciutko, panie marszałku. Trzecia sprawa jest to kwestia edukacji, kształcenia pielęgniarek i położnych. W ciągu ostatnich 10-12 lat, czyli od wejścia Polski do Unii Europejskiej, 110 tysięcy pielęgniarek i położnych uzyskało wykształcenie wyższe, z tego 40 tysięcy w trybie studiów pomostowych realizowanych przy udziale funduszy unijnych. Także mamy w tej chwili kadrę wykształconą. Chcemy to kształcenie kontynuować zarówno na poziomie przeddyplomowym, jak i podyplomowym. W tej chwili resort zdrowia dysponuje kwotą około 400 milionów złotych na to, żeby objąć takim kształceniem co najmniej 10 tysięcy pielęgniarek na poziomie przeddyplomowym, czyli współfinansować studia licencjackie i magisterskie oraz ponad 20 tysięcy na poziomie podyplomowym, czyli kształcenia specjalizacyjne. Zwiększamy liczbę
kształcenia specjalizacyjne. Zwiększamy liczbę specjalizacji. Liczymy, że od przyszłego roku w związku ze zwiększeniem funduszu na specjalizację w budżecie ministra zdrowia będzie tych specjalizacji i zmianą przepisów, które tutaj Wysoki Sejm uchwalił w ramach zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, że tych specjalizacji pielęgniarki sfinansowanych z budżetu państwa będą mogły robić około 3000 rocznie. Jednocześnie też w uzgodnieniu z ministrem pracy mogę powiedzieć, że wejście pielęgniarki do zawodu w przypadku, jeżeli jest to absolwentka studiów pielęgniarskich, jest to jej pierwsza praca, może być objęta wsparciem ze strony budżetu państwa w ramach Funduszu Pracy na pierwsze miejsce, w ramach tego projektu programu 100 tysięcy miejsc pracy dla absolwentów szkół średnich i szkół wyższych. To pokrótce, co dotyczy pielęgniarek. Natomiast jeżeli chodzi o inne zawody, my oczywiście mamy świadomość, że za opiekę nad pacjentem odpowiada zespół, w którego składę wchodzą wszystkie inne zawody, które tu był pan poseł uprzejmy wymienić. My oczywiście prowadzimy rozmowy z tymi zawodami, staramy się, czy podejmujemy działania wspólne do tego, żeby umocnić ich pozycję zawodową, o czym świadczą chociażby projekty czy zmian proponowanych przez ministerstwo, czy przez posłów dotyczących zmian w ustawach, chociażby w tej chwili o ratownictwie, czy ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Rzeczywiście uważamy, że tak jak regulacje finansowe dotyczą w tej chwili tylko pielęgniarek, tak powinny one w mierzalnym zasięgu czasu objąć również inne zawody medyczne i myślę, że jest to wyzwanie dla przyszłego ministra zdrowia zaraz po objęciu przez niego funkcji. Takie jest zresztą deklaracje wielokrotnie. Ja w imieniu ministra dziękuję zdrowia składałem, panu ministrowi, że wymaga to uregulowania w zakresie wszystkich zawodów medycznych. Dziękuję. Jeszcze pan będzie miał czas trzyminutowej wypowiedzi po pytaniu uzupełniającym, które pan poseł Wziątek w tej chwili zadaje. Proszę. Panie ministrze, polskie pielęgniarki są rzeczywiście znakomicie przygotowane, mają dobre wykształcenie, wielkie doświadczenie i niezwykłe umiejętności, bardzo cenione w Europie. I ten system kształcenia i te osoby, które będą wchodziły do zawodu, to będzie na pewno ogromny potencjał. Pytanie jest tylko takie, czy te osoby zostaną u nas, czy nie wyjadą do Wielkiej Brytanii, do Niemiec i do innych państw Europy Zachodniej, bo tam są niezwykle cenione i z punktu widzenia finansowego, i z punktu widzenia warunków pracy. A więc to nie tylko chodzi o system szkolenia, tylko chodzi o to, żeby stworzyć warunki pracy dla pielęgniarek po to, żeby one mogły zostawać tu i służyć polskim pacjentom, polskim mieszkańcom. Natomiast ja bym chciała pana ministra prosić o precyzyjną odpowiedź na to moje drugie pytanie, odnoszące się do pracowników zawodów, które towarzyszą podejmowaniu decyzji w zakresie leczenia, bo nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek lekarz, jakikolwiek specjalista podjął decyzję o wskazaniu konkretnych metod leczenia bez odpowiedniego uzupełnienia jego wiedzy poprzez analizę na przykład laboratoryjną. W związku z tym to jest naturalny czynnik całego systemu ochrony zdrowia, a pan nie powiedział nam nic na ten temat. Powiedział pan, że to jest wyzwanie dla nowego ministra. Nowy minister pewnie będzie wdrażał także i te uzgodnienia dotyczące pielęgniarek. Panie proszę, będzie proszę pan powiedzieć minister precyzyjnie. Miał okazję w tej chwili. Proszę powiedzieć precyzyjnie, kiedy, jakiej wysokości otrzymają podwyżki pracownicy zawodów okołomedycznych i czy wreszcie ma być to naturalny system działania ministra zdrowia, czy też muszą oni wychodzić na ulicę i żądać tego, protestując. Dziękuję panu posłowi. Pan minister Cezary Cieślukowski, panie ministrze, na tą konkretną odpowiedź ma pan czas 3 minuty. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Przede wszystkim chciałbym przypomnieć, że decyzja ministra zdrowia o tym, żeby podjąć szczególne działania skierowane do środowiska pielęgniarek i położnych, wynikała właśnie z rekomendacji raportu, nad którym przez bardzo długi okres czasu wspólnie środowisko pielęgniarek i położnych z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem pracowało. I były to rekomendacje uzgodnione, oparte o dane statystyczne, które potwierdzały trudną sytuację i prawdopodobieństwo bardzo niekorzystnych zmian dla środowiska. Mówimy tutaj o populacji 245 tysięcy pielęgniarek i położnych, które w tej chwili są zatrudnione w podmiotach leczniczych w naszym kraju. I zagrożeniu, że duża część z nich może wkrótce przejść na emerytury bądź renty, a zastępowalność czy następowalność
która miałaby wynikać z podejmowania kształcenia, szczególnie podejmowania zatrudnienia, jest zagrożona. A zatem decyzja ministra zdrowia o tym, żeby uruchomić procedurę zapewniającą podwyżki dla tak dużej grupy, wynikała ze szczególnej sytuacji tej właśnie największej grupy, bardzo biorącej udział w procesie leczenia pacjentów. Ta sytuacja szczególna spowodowała, że opracowano mechanizm, który pozwala na uruchomienie podwyżek czy środków na podwyżki w ramach możliwości Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym, że ilość sporów zbiorowych, które zostały rozpoczęte na terenie naszego kraju, czy jest kontynuowanych na terenie naszego kraju, a jednocześnie sygnały jednoznaczne od podmiotów leczniczych, że nie są w stanie zrealizować nawet części postulatów pielęgniarek i położnych w ramach środków własnych, czyli w ramach budżetów podmiotów leczniczych, skłoniła nas i przekonała do tego, żeby wymyślić takie działanie specjalne. Natomiast de facto za politykę kadrową, za politykę płacową podmiotów leczniczych odpowiadają ich dyrekcje, zarządy, kierownicy. Regulują to zapisy i organy nadzoru, regulują to zapisy ustawy o działalności leczniczej. No i tak naprawdę nikt szefów tych podmiotów z odpowiedzialności za kadry i ich wynagrodzenie nie zdjął. My oczywiście możemy pomóc w kształtowaniu prawa, które może ułatwić wzrost wynagrodzeń innym grupom zawodowym. Natomiast takiego mechanizmu jak uruchomienia specjalnych środków na podwyżki dla pozostałych grup zawodów medycznych minister zdrowia do tej pory nie planował. Dziękuję.